Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z bardzo fajnym filmem, ponieważ przygotowałam dla was listę 50 pomysłów, które możecie wykorzystać nie wiedząc co robić we wakacje. Będzie to taka typowo My Summer Bucket List. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, które byście dodali do niej, to piszcie koniecznie w komentarzu. Mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Rok temu też taki nagrywałam i również fajnie mi się go nagrywało, także stwierdziłam, że i w tym roku go nagram, bo może kogoś zainspiruje, może ktoś, nie wiem, nie ma jeszcze planów na wakacje, albo też jest bardzo często tak, że w wakacje człowiek też jak nie ma planów, to się nudzi, więc może ktoś z was się po prostu zainspiruje danym pomysłem z mojej listy. Zrobiłam sobie tutaj kawę mrożoną, którą właśnie już kończę, także bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Myślę, że te pomysły będą bardzo fajnym urozmaiceniem wakacji, bo może nie każdy, wiecie, jest na tyle kreatywny, żeby wymyślić sobie jakieś takie fajne, kreatywne zajęcie, właśnie co można robić fajnego we wakacje. Bardzo często jest tak, że na przykład siedzicie ze znajomymi i nie wiecie totalnie, co możecie robić, także tutaj przychodzę do was z 50 pomysłami właśnie, co można ciekawego robić. Numer jeden jest to spanie w samochodzie, na przykład w bagażniku. Wiecie, fajnym pomysłem jest rozłożenie sobie foteli z tyłu w bagażniku, wyłożenie jakichś kocy, lampek, żeby było tak klimatycznie, i na przykład oglądanie z przyjaciółmi, z chłopakiem, czy po prostu z kim tam chcecie, filmów i po prostu spędzenie tam nocy. Myślę, że to jest takie, wiecie, urozmaicenie spania w namiocie, czy tam na trampolinie. Pojedź na cały dzień nad morze. Uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny pomysł, żeby wyjechać sobie o 3 w nocy, czy tam mega późno, wcześniej, rano, zależy tam, o której macie pociąg. I przyjechanie sobie właśnie nad morze, na wschód słońca na przykład, i spędzenie tam całego dnia, i potem wrócenie sobie w nocy i, wiecie, spanie w pociągu. Myślę, że naprawdę to musi być fajna przygoda. Pójdź na piknik. Jest to taki dosyć obvious pomysł, ale naprawdę ja strasznie polecam. Ja osobiście uwielbiam, kiedy na piknikach jest dużo jedzenia, gdzie na przykład możecie kupić truskawki, arbuza, jakieś tam czekolady, lody, dosłownie co tylko chcecie, jakieś kanapki możecie zrobić. Moim zdaniem jest to super świetna opcja na spędzenie fajnie czasu. Możecie też znaleźć jakąś fajną miejscówkę, taką, wiecie, która jest mało uczęszczana przez ludzi, gdzieś na jakimś polu i, wiecie, fajna pogoda, piknik, idealnie. Zrób wycieczkę rowerową, możecie zebrać znajomych i na przykład pojechać razem wspólnie na przykład nad pobliskie jezioro, czy gdziekolwiek indziej po prostu, żeby zrobić sobie taką wycieczkę rowerową. Wstań na wschód słońca. Wiecie, zachody słońca każdy widział, bo mamy je dosłownie na co dzień, a kiedy jest wschód słońca, to zazwyczaj każdy śpi. A myślę, że wschody słońca są nawet ładniejsze niż te zachody, dlatego można stać sobie właśnie na wschód słońca, albo na przykład jak będziecie nad morzem, to pójście na taki wschód słońca, bądź gdzieś za granicą, żeby wstać ten jeden raz i zobaczyć. Pójdź do kina VIP. Nie wiem, czy słyszeliście o tej opcji, ale w chyba podejrzewam dwóch kinach, chyba w Krakowie i we Wrocławiu, więc jak jesteście z tych okolic, bądź macie tam blisko, czy tam, nie wiem, przy okazji, jak będziecie w tych miastach, to myślę, że bardzo fajną opcją jest pójście do takiego kina, ponieważ nie jest to zwykłe oglądanie filmu, tak jak zazwyczaj się to robi, tylko macie tam nieograniczoną, nielimitowaną ilość przekąsek, napoi, możecie sobie brać ile chcecie, nachosów, popcornów i wszystkiego. Naprawdę, jest to, myślę, super opcja, a oprócz tego macie rozkładane fotele i po prostu możecie sobie rozłożyć je jak w łóżku, byście sobie leżeli i oglądali. Spróbuj czegoś nowego, na przykład jakieś sporty wodne, może siłownia. Ja po prostu boję się wody, po drugie nie umiem pływać, więc myślę, że to nie jest dla mnie, ale
zazdroszczę osobom, które potrafią pływać i w ogóle jak uprawiają tego typu sporty, to już naprawdę wow. Stwórz swoją wakacyjną playlistę. Jeśli jeszcze takiej nie macie, to myślę, że fajnym pomysłem będzie stworzenie jej. Przeczytaj jakąś ciekawą książkę, a co do książek, to za chwilę będę miała jeszcze jeden punkt odnośnie tego, ale na razie mam, żebyście właśnie przeczytali jakąś ciekawą książkę, którą może od zawsze chcieliście przeczytać, ale wiecie, w roku szkolnym nie mieliście na to czasu, żeby to zrobić, albo przez, wiecie, ogrom obowiązków też nie mieliście na to za bardzo czasu, a teraz macie całe wakacje. Zrób noc filmową w aucie, taką drive-in, albo na zewnątrz. Jest coś takiego jak noc filmowa drive-in, czyli że po prostu zbierają się samochody w jednym miejscu i oglądacie sobie filmy przez jakby poprzez siedzenie w samochodzie i leci wam film na wielkim ekranie. A jeśli nie to, to możecie zrobić właśnie w plenerze jakieś takie kino. Pojedź do parku wodnego bądź parku rozrywki. Pojechanie do Energylandii, do parku wodnego Santago pod Warszawą. Ja w sumie tam nigdy nie byłam, ale ja się boję wody, więc ja jakby za bardzo z zjeżdżalni nie korzystam. Ale Energylandia top. Po prostu już byłam w tym roku, więc polecam. Pojedź na kemping. Ja kiedyś, parę lat temu, jeździłam na kemping z moimi rodzicami i myślę, że to jest też cudowny vibe, cudowny klimat. Po prostu możecie sobie wynająć taką przyczepę kempingową zamiast takiego normalnego domku i myślę, że to też jest tańsza opcja, chociaż nie orientuję się za bardzo. Pójdź na pool party. Myślę, że jest sporo takich klubów, które organizują takie pool party w Polsce. Ja osobiście sama nie widziałam takich ogłoszeń, ale na pewno jak piszecie sobie w wyszukiwarkę, to wam wyskoczy. Naucz się jakiegoś nowego przepisu, będzie na to mnóstwo czasu. Możecie na przykład zrobić taką homemade pizzę albo coś innego. Jeśli już mowa o jedzeniu, no to możecie też spróbować jakiegoś nowego jedzenia, którego zawsze się baliście spróbować. Nie wiem, na przykład może nie jedliście nigdy sushi, co bardzo polecam zrobić, bo sushi jest przepyszne, moje ulubione jedzenie. Zróbcie ze znajomymi noc gier. Myślę, że to też jest bardzo fajna opcja na spędzenie czasu, żeby właśnie zebrać wszystkie planszówki w jedno miejsce i sobie pograć. Pull an all-nighter, czyli nie spanie całą noc. Myślę, że to nie jest nic takiego trudnego, ale wiecie, fajnie sobie znaleźć jakieś takie aktywności, wyjechać do innego miasta i na przykład znaleźć sobie jakieś takie, wiecie, taką rozrywkę, żeby coś porobić sobie przez całą noc i po prostu nie spać, albo na przykład zrobić sobie taką piżama party w domu, wiecie, takie spa i tak dalej, i tak dalej. I właśnie nie spać do rana, potem na przykład pójść na wschód słońca. Przemebluj, udekoruj swój pokój. Może na przykład wasz pokój już wam się tak trochę znudził, bo często tak jest, że wasze takie umeblowanie pokoju już wam się trochę przejadło. No to możecie sobie przemeblować pokój, możecie coś zmienić w nim, jakieś dokupić jakieś dekoracje. Kolejnym pomysłem jest karaoke. Możecie właśnie zorganizować coś takiego w swoim domu albo gdzieś pójść. Myślę, że dużo takich klubów organizuje karaoke. W sumie ja nigdy na czymś takim nie byłam. Pójdź na jakiś koncert bądź festiwal. Ja mam nadzieję, że też w te wakacje zaliczę kilka takich pojedynczych koncertów, bo bardzo bym chciała. Uwielbiam koncerty i uwielbiam w ogóle całą tą otoczkę, ten klimat. Zrób sobie tatuaż z henny. Pójdź na lumpy. Możecie się zgadać z jakąś koleżanką i zrobić sobie taki właśnie cały dzień lumpów i możecie znaleźć jakieś takie fajne perełki. Kolejnym punktem jest zrobienie sobie takich, wiecie, dużych porządków, między innymi w szafie, żeby posprzedawać ubrania, w których już nie chodzicie. Netflix maraton. Tak jak mówiłam o tym drive-in, tym kinie takim na dworze, możecie zamiast tego zorganizować na przykład z przyjaciółką czy z kimkolwiek innym maraton Netflixa, czyli po prostu obejrzyjcie jakieś tam swoje ulubione seriale bądź takie, których jeszcze nie oglądaliście.
zrób sobie spa day, czyli wiecie, maseczki, jakiś tam, nie wiem, jakaś taka skincare routine, taka całodniowa, taka na spokojnie, jakieś, nie wiem, olejki na włosy, odżywki, dosłownie wszystko, wszystko, na co nie macie nigdy czasu, bo często tak jest, że jecie, myjecie włosy, to nie chce wam się nakładać tych wszystkich produktów, no więc możecie sobie zrobić taki jeden cały dzień, gdzie tego wszystkiego właśnie użyjecie. Pójść na poranne bieganie, na przykład na wschód słońca. Myślę, że to też jest fajny pomysł, jeśli ktoś zbiera się do tego, żeby zacząć biegać, ale nie ma do tego motywacji, no to może taki wschód słońca będzie dobrą motywacją do tego, żeby zacząć. Zróbcie ognisko bądź grilla. Zrób sobie sesję zdjęciową bądź ktoś, żeby wam zrobił sesję zdjęciową. Namalujcie obraz. Jest to dosyć popularne ostatnio, że dużo osób kupuje te takie płótna, na przykład idzie na piknik i maluje obrazy, i ja w sumie sama nigdy tego nie próbowałam, ale myślę, że niedługo spróbuję. Zobaczymy, kupcie po prostu jakieś farby w swoich ulubionych kolorach i coś sobie namalujcie, może wam się spodoba. Pójdź na imprezę, do jakiegoś klubu po prostu. Jeśli oczywiście jesteście pełnoletni, to do klubu, gdzie przyjmują pełnoletnich, ale jest dużo takich imprez, gdzie jest właśnie od 16 roku życia. Tak. Poznaj nowych ludzi, nie wiem, są różne sposoby na to, na przykład poprzez innych znajomych, bądź na przykład w takim klubie. Przefarbuj włosy lub zrób jakąś taką metamorfozę, na przykład zetnij, czy nie wiem, zrób sobie grzywkę. Takie trochę odświeżenie, taki glow up bym mogła powiedzieć. Pójdź na kajaki. Nigdy nie byłam. Pójdźcie na kajaki nad rzeką. Brzmi bardzo fajnie. Wieczór z ulubionymi słodyczami, przekąskami. Widziałam jakiś czas temu na TikToku coś takiego, że dwie osoby nawzajem sobie kupowały ulubione słodycze lub przekąski drugiej osoby, w sensie, że zrobiły sobie takie kategorie, na przykład ulubione żelki, ulubione lody, ulubione chipsy, i po prostu, że ja bym kupowała ulubione chipsy drugiej osoby i potem sobie tak, wiecie, wymieniacie się tym i mówicie, czy ta osoba strzeliła z tym, że to są jego ulubione chipsy, i potem na przykład możecie sobie obejrzeć jakiś film. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, bo trochę niejasno to wytłumaczyłam. Pójdź na go-karty. Zarób swoje własne pieniądze, bądź może pierwsze pieniądze. Jeśli jeszcze, nie wiem, nie pracowaliście nigdy, to może warto sobie poszukać jakiejś takiej pracy, gdzie moglibyście sobie zarobić swoje pieniądze i potem na coś fajnego je wydać. Zrób sobie kolczyk, tatuaż pierwszy bądź kolejny. Oglądaj gwiazdy. Też właśnie musicie znaleźć sobie jakieś takie pole albo takie miejsce, gdzie nikogo nie będzie, i wiecie, wziąć sobie kocyk, i jak już się zrobi ciemno, sobie tak leżeć, tak wiecie, wychillować się i oglądać gwiazdy. Tutaj przechodzę do tego, o tych książkach, o których wam mówiłam. Możecie sobie zrobić cel taki na wakacje, stworzyć sobie taki cel, że przeczytacie ileś książek, na przykład, nie wiem, jeśli ktoś nie czytał nigdy, to możecie sobie założyć, że przeczytacie 3 książki, może ktoś przeczyta 10 książek, to zależy tylko i wyłącznie od was, ale możecie sobie postawić taki cel właśnie i nie wiem, na jakichś wakacjach, na plaży, jak będziecie, gdziekolwiek po prostu, żeby sobie czytać książkę. Pójdź do muzeum. Myślę, że to jest takie trochę dziwne, jak tak powiedziałam, wiecie, że idziecie, trochę się tak kojarzy z taką wycieczką szkolną, że idziecie do muzeum, ale nie, chodzi mi tutaj o muzeum, które by was naprawdę zaciekawiło, może, nie wiem, jest jakieś takie fajne, polecane w jakimś kraju, jak będziecie, albo w Polsce też na pewno jest dużo takich muzeum, na przykład Muzeum Współczesne chyba w Krakowie, Warszawie? Nie wiem, nie chcę teraz was tutaj wprowadzić w błąd, ale słyszałam, że jest naprawdę bardzo fajne. Pojedź na jakiegoś tripa autem. Kolejnym bardzo fajnym pomysłem jest stworzenie boksa z wspomnieniami z całych wakacji, bądź na przykład stworzenie albumu ze zdjęciami właśnie. Wiecie, możecie robić przez całe wakacje różne zdjęcia i potem je wkleić albo włożyć do albumu i potem będziecie mieli taką fajną pamiątkę z wakacji 2023.
Jeśli chodzi już o wspomnienia, to też możecie kupić analoga i właśnie tworzyć zdjęcia z różnych takich fajnych momentów w te wakacje i potem możecie je wywołać i też wsadzić do albumu, bądź po prostu sobie je zachować. Naucz się robić paznokcie, jeśli na przykład chodzisz cały czas do kosmetyczki, bądź nie wiem, chciałaś kiedyś zawsze spróbować robić paznokcie, to możesz na przykład kupić taki zestaw startowy i nauczyć się robić z jakimś tutorialem na YouTubie czy cokolwiek innego i po prostu zrobić sobie takie pierwsze własne, ręcznie zrobione paznokcie. Naucz się nowego języka. Może to jest takie, wiecie, trochę, że no dopiero co się szkoła skończyła, ja już mówię o jakiejś nauce języka, ale nie, bo to się zawsze przydaje w jakichś podróżach, czy czymkolwiek innym. Nie wiem, już nie mówię tutaj o angielskim, bo angielskiego to tam, wiecie, na co dzień się uczymy, chociaż to też bardzo fajnie jest na przykład sobie obejrzeć jakieś seriale po angielsku i douczyć się tego języka, ale na przykład ja we wrześniu jadę na wakacje do kraju, którego wam jeszcze nie zdradzam i zaczęłam się uczyć takich podstawowych zwrotów w tym języku. No może teraz się tego tak nie uczę, ale wcześniej tak byłam trochę tym zainteresowana. Strasznie mnie to ciekawi, wiecie, jakie są dane słowa w innym języku niż nasz. Urządź imprezę, na przykład wynajmij salkę, albo może masz urodziny w wakacje, to bardzo fajnym pomysłem jest właśnie wynajęcie salki, zaproszenie znajomych i zrobienie takiej imprezy. Zrób coś ekstremalnego, jeśli zawsze baliście się zrobić, a na przykład chcieliście, no to myślę, że teraz jest dobry czas na to, na przykład skok na bungee albo zjazd tym ziplinem, chyba to się tak nazywa. Ja bardzo bym chciała zjechać tym ziplinem w Dubaju, wiecie, nad całym miastem, zjeżdżacie sobie na brzuchu. Nie wiem, skok ze spadochronu albo surfowanie. Może to nie jest jakoś mega ekstremalnie, chociaż pewnie jest, bo to jest podobno bardzo ciężkie, więc możecie pójść na taką lekcję surfingu. Możecie spróbować jakiejś nowej zajawki, nauczyć się czegoś nowego, na przykład taniec, fotografia, albo możecie nauczyć się malować, jeśli zawsze chcieliście spróbować czegoś takiego. No, pojedź nad jezioro. I ostatni 50. punkt, czyli powiem tak prosto, ale spraw, żeby te wakacje były udane, żebyście pod koniec powiedzieli, że były one naprawdę bardzo, bardzo udane i że nie zmarnowaliście ani dnia, że zawsze robiliście coś takiego, wiecie, co możecie potem wspominać i co potem będziecie opowiadali, że robiliście naprawdę ciekawe rzeczy, że po prostu zróbcie, żeby te wakacje były udane. Także to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Trochę się rozgadałam. Zobaczymy, ile minut z tego wyjdzie i co. Dajcie znać koniecznie, jakie macie plany na wakacje. Ja wam będę zdradzała wszystko na bieżąco na moim Instagramie i tutaj też będą pojawiały się filmy. Także zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam wszystko widzicie na bieżąco, jeśli tutaj czegoś nie dodaję. Także tam was odsyłam, a my widzimy się w kolejnym filmie i teraz chciałabym, żeby filmy pojawiały się w piątki i w poniedziałki, także zobaczymy, jak mi się to uda. Możliwe, że będzie to wtorek i piątek, ale chciałabym na razie zostać przy poniedziałku i piątku, także widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek. Do zobaczenia, buziaki i